Mówi się, że jesień to najlepsza pora roku dla ludzi lubiących modę i trochę coś w tym jest. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jakie rzeczy będą najpopularniejsze na ulicach, jakie trendy modowe będziemy widzieć i oczywiście, co będzie najmodniejsze tej jesieni. A jako, że mieliśmy dopiero 2 dni chłodniejsze, no to ja już od razu musiałem się gdzieś przeziębić na bieganiu, także robimy sobie odcinek z kakałkiem i zaczynamy. A jeżeli chodzi o pierwszy trend, taki najmocniej panujący, który będziemy mogli widzieć praktycznie wszędzie, to kolor czerwieni. I tutaj z tych musztardowych rzeczy brązowych, beżowych przejdziemy do takiej ciemniejszej wiśni, powiedzmy, koloru czerwonego, bordowego takiego, powiedzmy. I tutaj można zobaczyć, że na wybiegach bardzo często on się pojawia. Już możemy zobaczyć w sieciówkach, że też coraz to więcej rzeczy mamy właśnie w takich kolorach i wszyscy o tym trąbią, więc raczej no tak to będzie wyglądało. Dodatkowo trendami, które będą się tutaj gdzieś wyróżniały, będą takie, o których już wspominałem na przestrzeni tego roku, jeżeli oglądałeś gdzieś wcześniejsze odcinki, no to kultura zachodu dzikiego, czyli Stanów Zjednoczonych, starsze lata, które nawiązują gdzieś tam do Indian, do kowbojów, albo na przykład do gangsterów gdzieś tam z lat 60. i tym podobne. Można było to zobaczyć na wybiegach już gdzieś w okolicy wiosny i wtedy pojawiały się też oczywiście kolekcje na tą jesień i na tą zimę, więc będzie tego naprawdę bardzo dużo i to będzie jedna z tych rzeczy. Dodatkowo ilość warstw i warstwowość. Bardzo dużo marek naciska na to i bardzo dużo marek modowych stara się właśnie pokazywać nam swoje kolekcje w taki sposób, że musimy kupić kilka różnych elementów, które będą składały się potem na jakiś dany outfit i tutaj bardzo mocno działa to na ich korzyść, ponieważ bardzo dużo ludzi po prostu, patrząc na to, od razu podświadomości ma taką, wiecie, pattern, powiedzmy system myślowy, że faktycznie, żeby wyglądać dokładnie tak, no to muszę kupić to, to i to, dokładnie z tej samej marki i wtedy ich sprzedaż trochę się napędza. No i tutaj będzie to wyglądało bardzo podobnie. Jeżeli chodzi jeszcze o takie typowe trendy ogólne, które będą panowały, to trochę moda na dziadka. I to trochę śmiesznie brzmi, ale zobaczycie bardzo dużo różnych krat, spodni w kratę, garniturów w kratę, jakichś takich elementów ubioru, które faktycznie przypominają, jakbyście ubierali po prostu jakieś starsze rzeczy, jakbyście mieli jakieś elementy ubioru po swoim dziadku. I można zobaczyć na wybiegach, że bardzo często się właśnie pojawiają takie elementy. Mi osobiście nie za bardzo to podoba się, ale jestem ciekawy, jak wam. Dodatkowo jeden z trendów, który kompletnie mi nie siada i nigdy chyba nie siądzie, to mocne i wyraziste paski. Można zobaczyć, że Diesel i inne marki, które mocny nacisk kładły na to, żeby te paski od nich były widoczne, miały jakieś elementy takie mocno wyróżniające się, no to one teraz znowu są popularne. Albo na przykład mają jakieś paterny w krowy, albo w tygrysa, albo w inne takie, powiedzmy, zwierzęce paterny i za bardzo mi się to nie podoba. Ja tego nigdy nie miałem przefitować, nigdy mi się to nie podobało i chyba nigdy nie spodoba. A jeszcze wracając do dzikiego zachodu, to dzięki temu będziemy mogli zobaczyć też bardzo, bardzo dużo zamszu i nubuku. Zobaczycie, że nie tylko buty, ale także płaszcze, ale także elementy garderoby, takie jak torby i tym podobne. Będzie tego naprawdę bardzo dużo elementów tego ubioru będzie właśnie wykonana z zamszu albo nubuku. Będziecie mogli zobaczyć jakieś płaszcze, jakieś powiedzmy kurtki, koszule i tym podobne, właśnie zrobione z tego materiału, czego też nie uważam za jakiś super dobry wymysł, ponieważ te elementy, w szczególności z marek, które nie wykorzystują dobrej jakości tej skóry, zamszu i nubuku, no to one się będą dosyć szybko niszczyły niestety. I tutaj będzie ten case dotyczył wielu osób, ponieważ no umówmy się, 90% ludzi kupuje rzeczy w sieciówkach bądź w, nie wiem, sklepach, powiedzmy, około sieciówkowych, więc te rzeczy będą naprawdę słabej jakości zamszu i nubuku i wydaje mi się, że to się dosyć szybko zniszczy niestety. Przechodząc dalej, idziemy do butów i tutaj akurat niespodzianka, ponieważ zazwyczaj od nich zaczynam. Jeżeli chodzi o buty, to coraz to mniej będziemy widzieć sneakersy, jeszcze takie buty jak Handball Special na przykład i wszystkie casuals od Adidasa jeszcze będą się tutaj pojawiały, w szczególności Handball Special. Zobaczymy bardzo dużo vintage biegówek, które już widać, że na początku roku coraz to bardziej się przebijały. Coraz to więcej na przykład Saucony modeli ASICS-ów albo na przykład modelu od Converse Runstar Trainer. On mi się bardzo aktualnie podoba. Jeden z takich nowszych, który wszedł gdzieś tam do katalogu Converse'a i one też będą się gdzieś tam wyróżniały, powiedzmy. Dodatkowo Birkenstocki Boston. Te buty nie za bardzo pasują mi do jesieni, jeżeli chodzi o użycie ich, powiedzmy, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o dopasowanie do outfitów, no to tutaj jest po prostu świetnie. W szczególności jak połączymy to z trendami, jeżeli chodzi o sam ubiór, do których przejdziemy.
Jeżeli chodzi o buty, no to jeszcze mocno wyróżniające się będą New Balance razem z Miu Miu. Dostaliśmy już wersję normalną, dostaliśmy już teraz wersję także w, powiedzmy, takim muli, ale na pewno New Balance razem z Miu Miu pójdą dalej i będą robili kolejne kolekcje, ponieważ te buty strasznie siadły, może nie w Polsce, ale za granicą po prostu okropnie. Z marki Adidas będą także popularne dalej Adidasy SL72, które mocno ruszyły na rynek podczas lata i dalej ten trend się będzie utrzymywał do jesieni na pewno. Będą także, uwaga, Pumy Speedcaty, które dalej mam jeszcze u siebie. Chyba je odeślę, nie podobają się aż tak, żeby je sobie zostawić do swojej kolekcji, ale te buty teraz robią ogromną furorę, rozprzedają się w wielu sklepach, Puma produkuje ich po prostu masę, więc nie będzie tak, żeby one będą miały jakiś, nie wiem, resell albo coś takiego, ale te buty faktycznie po prostu zwojowały świat. A ostatnimi butami, które będą super popularne, to mokasyny oraz buty typu sztyblety, ale skórzane. Nie te takie, które najczęściej pamiętamy w wersji z Nubuku, tylko właśnie jakieś skórzane, które mają zazwyczaj jeszcze elementy za kostkę. Możemy je gdzieś tam podciągnąć za kostkę. I widzimy też bardzo dużo butów jeździeckich na wybiegach. Tylko że w Polsce wydaje mi się, że za bardzo się to nie przyjmie. Może jeżeli chodzi o kobiety, a w męskim gronie raczej wątpię. A mokasyny, tak jak przez cały rok, no będą królowały w outfitach, bo to widać, że trochę przezwrócili się wszyscy influencerzy modowi z różnych butów typu Adidasy Samba, z różnych biegówek, z różnych casualsów na właśnie mokasyny, na loafersy i tym podobne, które używają na przykład do jeansów nawet, co czasami podoba mi się, a czasami nie wygląda zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o stricte ubrania, to będziemy mieli kardigany, tak samo jak w tamtym roku. Kardigany bardzo mocno się trzymają, bardzo dużo marek je wprowadza. W fajnych, różnych wzorach, mocne kolorystycznie, niektóre bardziej przyziemne i bardziej w airtonsach. Tak naprawdę kto co lubi, to raczej sobie znajdzie. Dodatkowo zobaczymy multum płaszczów wełnianych oraz trenczy. Trencze mocno wróciły i widać, że coraz to więcej osób w nich chodzi. Jest to trochę niedoceniony element ubioru, jeżeli chodzi o chodzenie gdzieś tam na zewnątrz, kiedy pada. Można go fajnie zaimpregnować i one się bardzo spoko sprawdzają. Bardzo fajnie też odwzorowują taki vibe trochę angielskich ulic i angielskich seriali, gdzie możemy zobaczyć multum osób właśnie w tych trenczach albo w takich płaszczach wełnianych. To mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. I dodatkowo będzie można zobaczyć, tak jak mówiłem, nakładanie tych elementów na siebie, bardzo dużo różnych warstw, czyli na przykład kardigan, pod to jakiś sweter i na to płaszcz i tym podobne, co czasami wygląda po prostu świetnie. A Emily Ondory jest po prostu mistrzem w robieniu lookbooków w taki sposób, tylko że jak ktoś nie za bardzo wie, jak to do siebie dopasować, to może to wyglądać nieco komicznie. W spodniach zobaczymy nieco przełom i o tym już mówiłem na samym początku roku w odcinku o trendach na cały ten rok. W końcu odejdziemy nieco od baggy jeansów, tych takich szerokich serio jeansów, do straight jeansów. Do tych takich typowych, prostych jeansów, które pasują tak naprawdę do wszystkiego i do tych mocniejszych, większych stylówek i do tych bardziej slim, powiedzmy, które będą fajnie wyglądały i raczej będziemy widzieć coraz to więcej właśnie ludzi w straight spodniach. Co, szczerze mówiąc, mi osobiście się podoba, tylko że w momencie, kiedy się przekonałem już trochę do tych baggy jeansów, do tych oversize'owych spodni, no to teraz znowu wracają te straight i ja mam wrażenie, że ja zawsze jestem nieco do tyłu, ponieważ nigdy nie lubię wejść w tą falę tak po prostu na maksa i od razu kupować coś, co jest modne, bo wiem, że potem może to po prostu u mnie zostać w szafie i tego nie założę. I jeżeli chodzi o akcesoria, to tote baggy, tylko nie te takie szmaciaki, które kojarzycie z lata, które używamy bardzo często, mi bardzo się podobają i są bardzo funkcjonalne właśnie na lato, a będą to tote bagi z zamszu bądź z nubuku, takie mocne, bardzo porządnie zrobione, dużo większe niż te właśnie szmaciaki w takich większych kształtach, które będą miały różne elementy poprzeszywane, które według mnie na jesień właśnie, na zimę wyglądają bardzo dobrze i do outfitu mogą super pasować. A jako, że skończyło mi się kakałko, to daj mi znać, który z tych trendów najbardziej Tobie się podoba, a który totalnie nie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!